Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto słonecznikowe. Potrzebować będziemy jedną szklankę białek, szczyptę soli, 3/4 szklanki cukru, 2 łyżki mąki pszennej, 2 łyżki mąki ziemniaczanej, łyżeczkę proszku do pieczenia i 2 szklanki zmielonego słonecznika. Słonecznik zmieliłam w młynku do kawy. I teraz białka z cukrem ubijam na sztywno. Białka już mam ubite, teraz dodaję pozostałe składniki. Proszek, obie mąki, i dosypuję słonecznik. Delikatnie ciasto należy pomieszać. I przełożymy ciasto do formy 22 cm. Formę mam wyłożoną papierem do pieczenia. I ciasto będziemy piekli około 30 minut w 170 stopniach. Ja zaznaczam, że ciasto, każdy ma inny piecyk i należy sprawdzić. Jeżeli ciasto jest suche, świadczy o tym, że już jest wypieczone. Jeszcze sobie troszeczkę przemieszam i wykładam ciasto do formy. Wyrównuję i wędruję ciasto słonecznikowe do piekarnika. Często są pytania odnośnie ilości jajek, ale to w zależności od wielkości. Jedne jajka są malutkie, więc na tą szklankę trzeba tych jajek więcej. Jedne jajka są większe. Ja przeważnie daję 7 jajek na szklankę, ale jak zaznaczam, to zależy od wielkości jajek. I tak wyrównuję ciasto słonecznikowe i wędruję do piekarnika. Ciasto słonecznikowe mamy pięknie upieczone. Teraz zrobimy krem i uprażymy słonecznik na suchej patelni. Mam tutaj pół szklanki uskanego słoneczniku i na suchej patelni prażę na złoty kolor. A do kremu potrzebować będziemy 125 deko masła, 3/4 szklanki masy kajmakowej i tutaj mam poncz. Mam pół szklanki wody, łyżkę cukru i 2 łyżki rumu. Jeżeli jedzą dzieci, rumu nie dodajemy, dodajemy sok z cytryny i mam tutaj podłużne biszkopty. Teraz masło ucieramy z masą kajmakową na puszysty krem. Dodajemy łyżką, porcjami masy kajmakowej do masła i ucieramy. Krem już mamy idealnie utarty. Wykładamy na ciasto, rozsmarowujemy i ułożymy na całej powierzchni biszkopty. Biszkopty zanurzymy w ponczu.
mamy posmarowane i teraz zanurzymy biszkopty w ponczu i ułożymy, a wierzch naszego ciasta zalejemy rozpuszczoną czekoladą. Czekoladę dałam do czekolady, dołożyłam łyżkę śmietanki i podgrzewałam w kąpieli wodnej. I tak mamy. Możemy jeszcze polać ponczem nasze biszkopty i polejemy czekoladą i posypiemy prażonym słonecznikiem i będziemy mieli ciasto słonecznikowe gotowe. Damy do lodówki. Troszeczkę. Tak, mamy przygotowane ciasto i zasypujemy prażonym słonecznikiem. I tak ciasto słonecznikowe mamy gotowe. Ukroimy kawałeczek. Ono powinno iść do lodówki, do całkowitego stężenia, ale ja myślę, że kawałeczek możemy ukroić. I tak oto wygląda ciasto słonecznikowe. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto słonecznikowe.